Halleluja. Łukasz, dzięki. Słuchając tego, co Łukasz mówi, chcę z wami się podzielić świadectwem. Tam mi Bóg natchnął mnie, przypomniał mi. Ale zanim nie powiem, chciałam tutaj przeczytać fragment Słowa Bożego. Zaufaj Panu całym sercem. Nie polegaj na własnym rozumie. Poznawaj Go na wszystkich drogach, a On je wyrówna. Amen. Moi drodzy, jeśli weźmiemy Słowo Boże i przeczytamy je pod kątem uzdrowienia, to jakikolwiek werset będziemy czytać na temat Jezusa, Jezus zawsze mówi w ten sposób. Wstań, idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła. Albo przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Łukasz. W dziejach apostolskich to wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Kochani, potrzebujemy żywej wiary, tak jak żywej obecności Jezusa Chrystusa. I dlatego tak ważne jest, aby budować tą wiarę w sobie. Aby otaczać się ludźmi, którzy są pełni wiary. Unikaj ludzi, którzy tą wiarę tobie, którzy ją zawierają, którzy wlewają w ciebie korzeń goryczy lub jakikolwiek inny korzeń nieprzebaczenia. W Rzymian 10:17 napisane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. Dalej, 1 Koryntian, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Moi drodzy, ta historia, którą chcę wam opowiedzieć, wydarzyła się kilka lat temu, zanim jeszcze powstał Kościół. Mój mąż miał ciocię i ta ciocia chorowała i wymagała operacji w szpitalu. I dzień przed, zanim żeśmy ją zawieźli do szpitala na zabieg, głosiliśmy Ewangelię. Ale jej życie było pełne nieprawości. Wiecie, jej było dobrze z tym, tak jak sobie to wszystko poukładała. I ona nie chciała przyjąć Jezusa i nie była zainteresowana tym, aby Chrystus był Panem jej życia. Ona nie była wygodna w religii, w jakiej była i czuła, że wszystko jest pod kontrolą. Moi drodzy, zawieźliśmy do szpitala i kilka dni później pojechaliśmy przed jej zabiegiem ją odwiedzić. Wiecie, to było też niesamowite, bo kiedy jeszcze wchodziliśmy do szpitala, ja postanowiłam, że kupimy jej bukiet kwiatów, żeby poczuła się dobrze. I kiedy kupowałam te kwiaty, wiecie, byłam taka uśmiechnięta, taka, wiecie, zatopiona w Chrystusie. I kwiaciarka, która mi te kwiaty sprzedawała, mówi, ale Pani jest inna niż wszyscy. A ja mówię, tak, bo mam Jezusa, bo wierzę w Niego, On jest żywy we mnie. A ta kwiaciarka mówi, wie Pani co, ja też kocham Jezusa, a to sprzedam Pani te kwiaty z dużym rabatem. I to było takie, wiecie, takie, uradowało mnie. Pojechaliśmy do tego szpitala i wchodzimy na pokój, gdzie ciocia była, bo to duży pokój, pięcioosobowy. I słuchajcie, zamiast iść do ciotki, nie wiem, co się stało, ja poszłam zupełnie w innym kierunku. Podeszłam do kobiety, która leżała na łóżku. Była zatopiona w bólu, bardzo cierpiała, było to widać. Zaczęłam się za nią modlić, zaczęłam głosić jej Ewangelię. Powiedziałam krótko, nie powiedziałam tyle, co powiedziałam dzień wcześniej cioci. Ale powiedziałam jej bardzo krótko, ale treściwie, kim jest Jezus, że umarł za nią na krzyżu, że pragnie jej zbawienia. I poprowadziłam ją w modlitwę. Ona oddała życie Jezusowi. Wiecie, płakała. Nałożyłam jej ręce na nogi. Miała chore nogi, miała krwotok. Nie wiadomo skąd, miała jakieś problemy sercowe. Pękała jej skóra i leciała jej krew. Lekarze nie nadążali wymieniać opatrunków. Bardzo cierpiała, wszystko ją bardzo bolało. Nałożyłam jej ręce na te nogi i ogłosiłam, że są uzdrowione w imieniu Pana Jezusa. Ogłosiłam, że ta choroba ma się od niej wynosić. Poszłam. Zostawiłam ją i poszłam. 2-3 tygodnie później
Jechaliśmy właśnie do Warszawy na pościąg się z mężem i przypomniało nam się, ojej, trzeba jechać do cioci. Ciocia była już po operacji i wiecie, wchodzimy na tą salę i tak zanim weszłam, tak się dziwnie poczułam i tak wszyscy się na mnie patrzyli na tym oddziale i tak mówię, ojej, mówię do mojego męża, mam nadzieję, że nażyję, a potem mnie, nie, no to jest niemożliwe, ja wiem, że Chrystus ją uzdrowił. Wiecie, idę, nagle ktoś w tym korytarzu biegnie do mnie. Biegnie, po prostu biegnie mnie. Rzuca się mi na szyję i krzyczy. Jezus mnie uzdrowił! Wiecie, to było takie niesamowite, bo to było piękne. Bo to wiecie, bo ona mogła powiedzieć, że ja ją uzdrowiłam. Ludzie tak sami przyjmują. Ale ona przyjęła Słowo Boże. I ona zamieszkała w niej. I ona dokonała, moc Boża wykonała się w niej. A ciocia to była tak pewna tego zabiegu, gdzie miała dużo komplikacji, bardzo źle się czuła. Ale pomimo to jej serce się nie nawróciło. Wyszła do szpitala, dzisiaj jest zdrowa, żyje, ale pomimo to, pomimo że Bóg pokazał jej tak wielki cud, bo to był cud na tym oddziale. Sami lekarze powiedzieli, że to był cud. Ona się nie nawróciła. Nie nawróciła się, bo nie miała wiary. Też nie została uzdrowiona, bo nie miała wiary. Potrzebujemy wiary. Każdy z nas potrzebuje wiary. I starajmy się jedni dla drugich tą wiarę wzmacniać. Abyśmy w niej żyli, abyśmy w niej chodzili. A wtedy będziemy nią obdarowywać tych, którzy jej nie mają. A Duch Święty wykona swoje. Wierzcie mi. On jest duchem mocy. I On wykona swoje. Przez nas i na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.